Jako firma tworząca wzornictwo do wnętrz poszukujemy różnorodnych materiałów i idziemy różnymi ścieżkami. Jedna z takich ścieżek doprowadziła nas na Gdańską Wyspę Spichrzów. Gdańska Wyspa Spichrzów powstała między XIII a XVI wiekiem. Właśnie stamtąd pochodzi materiał, na którym skupiliśmy swoją uwagę. Nazywam się Adam Stadnik, od 10 lat prowadzę markę Dziwadlo. Około 2013-2014 roku trafiłem na wyjątkowe drewno z rozbiórek z Wyspy Spichrzów. Wyjątkowe no, z wielu przyczyn. Pochodzi z pali fundamentowych, które były zanurzone w wodzie przez wiele set lat. Na tych palach de facto budowano, rozbudowywano i przebudowywano tę wyspę. I udało nam się niewielką część, ale jednak oryginalnych takich starych pali fundamentowych uzyskać. Od razu pojawiła się pasja do tego drewna, bo było szczególne. Raz, że właśnie ze względu na wiek, dwa, kolorytu, kolorystyki, jest ona przebogata, niepowtarzalna. To są główne cechy, które znamionują to, że mamy do czynienia z materiałem absolutnie wyjątkowym i nagle pojawia się przy współpracy Schattdecor możliwość zachowania tego materiału, rozpropagowania go na szerszą skalę, bo to, z czym my sobie nie mogliśmy poradzić, czyli zachowanie tego materiału na dłużej przy współpracy z firmą Schattdecor stało się możliwe. Jest to wielka satysfakcja dla nas stworzyć dekor na bazie unikalnego materiału drewna z Wyspy Spichrzów, który będzie mógł być dostępny teraz dla każdego i świetnie odnajdzie się w dzisiejszych wnętrzach.